jakiś czas nie nagrywałem. Mam do udrożnienia odpływ między domem a szambem. Od szamba się nie da. Zalało dół, te rzeczy były wyniesione. Tutaj mam fajną rewizję, z której będę działał. Wybijało w tym pomieszczeniu, jeszcze woda jest. Meble, wszystko było wyniesione. Te rzeczy zalane też do wyrzucenia. I teraz tak. Sobie odkręcę rewizję i wchodzę z sprężyną dużą. Szamba mam około 20 metrów. Miejmy nadzieję, że mi wystarczy sprężyny, bo teraz w tym momencie mam jeden kosz. Nie byłem przygotowany na tą odległość. Spróbuję widełkami. To jest tak. Trochę mi się tu wyleje, ale nie mam wyjścia. Mamy nadmiar ścieków. Już mam jakiś opór. Niestety wymienię końcówkę. A może nie? Jeszcze raz. Coś tu jest, że mi ją łapie. Więc ryzykować nie będę, biorę prostą końcówkę. Tamta mi gdzieś szła, że się czopowała. Kolejna. Znając życie, to będzie na samym wlocie do szamy. 9 metrów.
tutaj do suteryny mieszkańcy nie schodzą praktycznie, sporadycznie. Pani zeszła i już było niestety nabałaganione. Dobra, już do czegoś dochodzę. Na samym wlocie do szambo mogę się zakładać, się nie chcę, ale pewnie tak będzie. Przy tej zapince będzie 13,5 metra. Czyli tu już mamy 13,5 metra. Jesteśmy na zatorze. Jesteśmy na zatorze.
I nie wiem, bo wody już nie widzę. Wody już nie widzę. Słyszę. Jest, przebiłem się. O! A tu jeszcze nie jest to. I mamy udrożoną. Ciężko! To jest to miejsce. Tak. Papier, chustki nawilżane. Niedobrze. Czternasty, piętnasty. To miejsce. A teraz już mi poszło. Dobra, udrożnione, spływa.
nieodpowiedni papier toaletowy. Chustki. Dlatego to tłumaczy, czemu przejść nie mogę. Dobra. Tu zakręcimy, będziemy robić próby.
Niech pani mi da chwilę, żebym doszedł do szamba i dwa razy kiberek pani puści. To pan mi później krzyknie, ja będę patrzeć tam w oknie w kuchni. Niech pani zobaczy w kuchni, jak podejdę tylko pod szambo, dwa razy kibelek puścić, napełni się jeszcze raz, dobrze? Dobrze. Pani nam puści toaletę. Słychać echo. Słychać echo. Zamykamy. Ale ciężkie włazy. Dosłownie. Poszło.